No i jeszcze jedne schody. Drugie piętro ekspozycji to podróż przez kraje i kontynenty. Od bliskich nam rejonów Wielkopolski, Mazowsza, Beskidu i Podhala, przez wędrówkę po krajach Morza Czarnego, Rumunię, Bułgarię i Gruzję, aż do świata Orientu. Wielkopolska to kraina dud. Zachowało się tutaj do dzisiaj 5 spośród 8 odmian tego instrumentu w Polsce. Dudy wielkopolskie wraz ze skrzypcami podwiązanymi tworzą skład tradycyjnej kapeli występującej obecnie w pasie od Połajewa i Szamotu aż po Rawicz i Ostrów Wielkopolski. Dudziarzy nazywa się w Polsce błędnie kobziarzami. Ten instrument może być więc dla wielu osób niespodzianką. Tak właśnie wygląda kobza, czyli rodzaj lutni. Kapela dudziarska jest do dzisiaj nieodłącznym akompaniamentem tańców i obrzędów w wielu miejscowościach w Wielkopolski. W tej gablocie prezentujemy przykładowe składy kapel bukowsko-kościańskiej i gostyńsko-rawickiej. A w Zbąszyniu to taki jeden mnie podrywał. Grał mi na gęślach, na koźle, na klarnecie. Ale piękny miał ten klarnet. W sali 14 prezentowane są instrumenty używane na kontynencie azjatyckim. W centralnej gablocie zgromadzono narzędzia muzyczne używane w sakralnej muzyce buddyjskiej. Z kolei w głębi sali wyeksponowano bogate instrumentarium Indii. Muzyka północnych Indii ma częstokroć improwizacyjny charakter, podczas gdy muzyka południa ma bardziej uregulowaną formę. Głównymi melodycznymi instrumentami w tych regionach są sitar i sarsarvati vina. Technika gry na obu instrumentach jest bardzo podobna, jednakże to brzmienie sitaru najbardziej kojarzone jest z muzyką indyjską, głównie za sprawą 12 strun rezonansowych, które odpowiadają za pełne, bogate i rozwibrowane brzmienie instrumentu. W tamtej gablocie mamy zespół muzyki hindustiańskiej, a w tej karnatyckiej. Po środku znajdują się przykłady instrumentów z kręgu sakralnego i dworskiego. I niech pani jeszcze powie, że Rolling Stonesi na takich sitarach grali. Painted Black, no i Beatlesi. Ekspozycję uzupełnia kilka instrumentów z Iranu, Mongolii oraz Kazachstanu. Ekspozycja z instrumentami chińskimi podzielona jest na 3 grupy. Operę pekińską, sinju oraz shengguan. Mamy tu również kilka przykładów tradycyjnego instrumentarium z Wietnamu, Birmy, Korei Południowej oraz Japonii. Ale do tej sali, to powiem wam, dziecka bym nie wpuściła. Ostatnia część ekspozycji przenosi nas do Ameryki Południowej oraz do środkowej Afryki. Te eksponaty pochodzą z wypraw znanego badacza ludów Amazonii, Borysa Malkina. Mamy tu instrumenty prekolumbijskie oraz instrumenty wielu różnych plemion wciąż żyjących w dorzeczu Amazonki. Niektóre narzędzia dźwiękowe mają zadziwiającą formę, jak choćby strzała z plemienia Uruba zaopatrzona w gwizdek, mogąca mieć różne funkcje. Od najprostszej, związanej z polowaniem, po ceremonialną czy nawet rytualną. A w tej gablocie prezentowane są tradycyjne instrumenty z Brazylii, Peru i Boliwii. Wśród nich znajdują się tak niezwykłe obiekty, jak łuk muzyczny używany przy pokazach sztuki walki capoeira, czy mała boliwijska gitara charango, której spód wykonany jest ze skorupy pancernika. Afrykę reprezentują na naszej ekspozycji instrumenty 3 krajów: Kamerunu, Beninu oraz Burkina Faso.